sposób oddychania podczas walki, podczas sparingu, podczas pracy, w momencie, kiedy zdajemy ciosy, kiedy nie zdajemy ciosów, w momencie, kiedy robimy bloki, kiedy się poruszamy. Bardzo ważna rzecz. Nigdy nie oddychamy ustami i nie wydychamy ustami. Zawsze robimy to nosem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w momencie, kiedy oddychamy ustami, jest to płytki wdech. W momencie, kiedy bierzemy wdech nosem, jest to głęboki wdech, wydychamy ustami. W momencie, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, nie możecie i nie macie prawa oddychać w ten sposób, że to powoduje, że się męczymy jeszcze szybciej i nie możemy złapać odpowiedniego oddechu, odpowiedniego rytmu. W momencie, kiedy robimy wdech nosem, będąc bardzo zmęczonym, a oddychając, regulując oddech powoli, oczywiście robimy to cicho, ja robię to dlatego głośno, z powodu, żebyście wy wiedzieli, o co chodzi, ale teraz jest sytuacja, gdzie robię to. Bardzo ważna rzecz przy ciosach. Przy każdym wysiłku, przy każdym ciosie staramy się zrobić, nie staramy się, robimy wydech. W momencie, kiedy wykonujemy blok, kiedy przyjmujemy cios na blok, robimy także wydech. W momencie, kiedy pracujemy nie z ciosu, nie robiąc bloków, oddychamy powoli, wdech nosem, wydech ustami. Teraz ktoś się zapyta, no tak, ale jak bijemy dużo ciosów. Tak, jeżeli bijemy dużo ciosów, to wdech robimy pomiędzy ciosami. Wykonujemy to w ten sposób, że ten wdech trwa naprawdę ułamek sekundy, wtedy, kiedy ja ponoszę małe ryzyko, że dostanę cios na wdechu. Jeżeli dostaniecie cios na wdechu, koniec walki. Zatyka, odcina, nie musi zapłacić oddechu. W momencie, kiedy dostaniecie cios na wydechu, cios jest odczuwany troszeczkę mniej, czyli małe ryzyko, że mnie zatka. Ważna rzecz, jeżeli dostaniecie na wątrobę, nie pomoże Wam ani wydech, ani mięśni, ani nic. Bardzo czuły punkt, wątroba. Każdy cios na wątrobę, przeważnie jest to cios z lewej ręki, odcina człowieka, jest praktycznie koniec walki. Mało kto wytrzymuje taki cios. Jak to się mówi, są tylko źle trafieni, nie ma twardych, na wątrobę. Jeszcze raz powtarzam, oddychanie powoli, poruszając się, nie zdając ciosów, wdech nosem, wydech ustami. Przy ciosach, przy każdym wysiłku, przy blokach, wydechy. Jeżeli chodzi o wydechy przy zlewaniu dłuższych serii. Zrobię to powoli, po to, żeby dać przykład. Biję ciosy. Były to ciosy zadane z każdy z wydechem, ale nie na jednym wydechu. Jeżeli bym zrobił jeden wdech i te wszystkie ciosy wyprowadził, to niestety albo bym nie dał rady. Teraz posłuchajcie. Przy każdym ciosie zadaję cios, robię wydech, a pomiędzy muszę zrobić krótki wdech po to, żeby znowu przy każdym ciosie następnym zrobić wydech. Czyli jest sytuacja. Nie zrobiłem tego na jednym wdechu, dlatego że nie ma takiej możliwości. Pomiędzy ciosami, które robię z wydechem, które zadaję z wydechem, muszę zrobić wdech. I o tym musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o wdech, kiedy go to zrobić pomiędzy ciosami, każdy musi to zrobić indywidualnie i musi dostosować to do siebie. W momencie, kiedy ja zadaję cios na wydechu, to wiadomo, że zadam 2-3 ciosy i tego wydechu już zabraknie. Wtedy pomiędzy trzeba zrobić wdech. Ćwiczymy to w ten sposób, że robimy to powoli, zdajemy ciosy powoli i w międzyczasie, łapiąc wdech, zdajemy każdy cios z wydechem. Czyli przy każdym ciosie zrobiłem wydech, pomiędzy zrobiłem kilka wdechów, jednak było to niesłyszalne, niewidzialne, dlatego że w momencie, kiedy ja robię wdech, ja sam nawet nie wiem, kiedy to wykonuję. Jak trenować oddech przy ciosach? Nie ma czegoś takiego jak trenowanie oddechu przy ciosach. Jest to sprawa indywidualna, każdy musi sobie sam zgrać cios z wydechem i zrobić wydech w momencie zdawania ciosów. Co to znaczy? To znaczy to, co już omawialiśmy wcześniej. W momencie, kiedy zdaję cios i zadaję ich dużo, robię to oczywiście szybko, dynamicznie. W momencie, kiedy biję ciosy z wydechem, po 3, 4, 5 ciosach jest sytuacja, gdzie tego wydechu już właśnie braknie. I w momencie, kiedy zadaję cios następny, muszę zrobić wdech, żeby wyprowadzić ten cios tak samo z wydechem. Czyli jest sytuacja. Biję ciosy. Pomiędzy wziąłem wdech.
pomiędzy wziąłem wdech, ale jest to niewidzialne i niesłyszalne dla przeciwnika. Jeżeli ja będę oddychał w ten sposób, że no to niestety w tym momencie, jeżeli dostanę cios, jest to cios, który może zakończyć walkę. Jeżeli przyjmiecie cios podczas wdechu i was zatka, ewentualnie cios na głowę, który was przymroczy, nie możecie nigdy pokazać tego przeciwnikowi. Jest sytuacja, wygląda tak. Jeżeli ja nie mam siły i ty nie masz siły, ale ty zobaczysz, że ja dostałem cios i mnie przymoczyłeś, jest sytuacja, że ty dostajesz kopa takiego, że w tym momencie idziesz i nie wiadomo skąd, a jednak ta siła się znajduje. Dlatego nie możesz dać tej satysfakcji przeciwnikowi, że on ruszy na ciebie. W momencie, kiedy dostałeś cios i przytkało, uderzysz, nic się stało. Uśmiechnij się, podejdź, opuść ręce, przyfiszuj coś. Ktoś zobaczył, kurde, co on, przecież on jest niezniszczalny, jego nie można trafić, on jest twardy. W momencie, kiedy dostaniecie cios i to pokażecie, zademonstrujecie, niestety ja ruszę na was i w tym momencie, jeżeli dostaniecie cios następny, jest lawina ciosów, sędzia przerywa koniec walki. Dlatego bardzo ważna rzecz, dostałeś cios, nigdy nie pokazuj. Zabolało, uśmiechnij się, opuść ręce, podejść. Też nie może to iść z drugą stronę. Jeżeli przyfiszujesz za bardzo, rozluźnisz się, niestety też to się może skończyć źle, tragicznie. Jeżeli dostałeś bardzo mocno, nie uciekaj. Jeżeli dostałeś bardzo mocno, też nie stój. Jeżeli dostałeś bardzo mocno i się przytkało, przymroczyło, też nie leć za wszelką cenę, nie łap się. Zrób to dyskretnie. Skróć dystans, złap, przyklinczuj. Klinczuj w taki sposób, żebyś się nie męczył. Nie leć, bo się narażasz na cios. Nie uciekaj, bo też się narażasz na ciosy. Nie stój, bo też przeciwnik będzie ci miał w zasięgu. Rozluźnij się, pokaż, że nic się nie stało, uśmiechnij się, opuść ręce, lekko złap, lekko przyklinczuj, ale jeszcze raz powtarzam, nie łapiemy, nie lecimy za wszelką cenę.